Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na kolejne rozpakowanie sprzętu firmy Hama. Jednak tym razem jest to klawiatura i jest to klawiatura nie byle jaka, ponieważ moim zdaniem ma szansę stać się prawdziwym hitem. Nie tylko mojego kanału, ale mam nadzieję, że też hitem sprzedażowym w Polsce, ponieważ moi drodzy, mam tutaj klawiaturkę dla graczy, jak widzicie całkiem fajnie wykonaną, sądząc po obrazku oczywiście na razie. Natomiast klawiatura ta oficjalnie kosztuje 89 zł. Ale na necie znajdujemy już aukcję za 68 zł. Moi drodzy, cena typowo na każdą kieszeń, a klawiatura wydaje się być naprawdę fajna. Oczywiście nie mamy tu poświetlanych klawiszy, nie mamy przełączników mechanicznych, nic z tych rzeczy. Natomiast czego się dowiadujemy? Klawiatura U-Rage Exodus, czyli klawiatura z serii U-Rage. Obie myszki, które testuję obecnie, są też z tej serii. Kompatybilne z Windowsem 8, Windowsem 7, Maciem. A jeśli chodzi o skill, to mamy ten najniższy poziom. Natomiast to oczywiście w niczym nie przeszkadza. Po bokach wygląda to tak. Z drugiej strony dokładnie to samo. Tak więc już się bierzemy za otwarcie kartonika. I będziemy ją mogli w końcu zobaczyć i dotknąć. To widzimy, że klawiaturka jest zabezpieczona do transportu. Ujrzymy, zobaczcie, mamy tutaj jeszcze wymienne nakładki na klawisze, na kursory i na WSAD. No, natomiast nie widzę tego narzędzia do wyjmowania nakładek nigdzie w zestawie. Być może jest, być może nie ma. Z tym sobie poradzimy. Weźmiemy po prostu od jakiejś innej klawiatury. No i rzucamy okiem. Kabelek mamy zwyczajny, bez oplotu, natomiast z fajną wtyczką U-Rage i kabel jest dość długi, pewnie około 2 metrów z tego co pamiętam. Sam kształt klawiatury jest taki dość fantazyjny, ma tutaj dolną część taką troszeczkę przedłużoną. Odczuję już, że tu jest warstwa antypoślizgowa, taka guma, która ma zapewnić dobre podparcie dłonią. I podpórka, powiem Wam, że całkiem fajna. Tutaj w tej części, gdzie generalnie piszemy, jest większa, tu jest mniejsza. Tutaj oczywiście nie jest potrzebna. No jak widzicie, nakładki mamy w tej chwili niebieskie założone. Możemy założyć też te czarne z zestawu, jeśli ktoś nie lubi kolorowych. Natomiast te nakładki mają ułatwić nam, na przykład jeśli gramy w pomieszczeniu, gdzie jest odrobinkę mniej światła, trafianie we właściwe klawisze, ponieważ jak widzicie, to się wyróżnia. Szybki test. Przygaszam troszeczkę. I mimo wszystko te klawisze troszeczkę się odróżniają. Gdyby były jakieś bardziej jaskrawe, byłoby to jeszcze lepiej widoczne, ale jako że klawiatura nie ma podświetlenia, to nadrabia to tymi kolorowymi klawiszami. Tutaj u góry coś jeszcze będzie podświetlone. Znak U-Rage. Jeśli widzicie, tu mamy taki kolorowy jakby tribal niebieski, nazwę Exodus, będą kontrolki. Też prawdopodobnie tu po bokach będzie podświetlenie. Czyli klawiatura sama w sobie nie jest podświetlana, klawisze nie są podświetlane, natomiast ma akcenty podświetlane. Rzućmy okiem od spodu. Zobaczcie, mamy duże gumki antypoślizgowe, podwyższenia, niestety nie gumowane, ale aż dwukrotne, dwuetapowe. Czyli duże podwyższenie, małe podwyższenie. Bardzo fajnie, że jest wybór. I tutaj jeszcze mamy taką stópkę. Do czego ona jest? Czy unosi nam przód? Prawdopodobnie tak, ponieważ znajduje się centralnie. Ok, a jeśli położymy sobie klawiaturę, to powiem Wam tak. Przyczepność jest poprawna, nie jest rewelacyjna, tak jak w przypadku klawiatur w pełni gumowanych, ponieważ zabrakło tych gumek tutaj u góry. Natomiast nie jest tragicznie. No jeszcze rzućmy okiem na klawisze. Nie mamy tutaj żadnych sterowników, więc nie mamy też dodatkowych funkcji. Nie mamy klawiszy do makr i innych takich. Natomiast widzimy, że są polskie czcionki na klawiszach. Jest duża spacja, duży Enter i duży Backspace, czyli rewelacja. Duże Shifty, klawisz Windows i tak dalej. Czyli wszystko standardowo. A przy okazji, nie wiem czy zauważyliście, czy słyszeliście, jak pukałem w klawisze. Posłuchajcie jeszcze raz. Klawisz jest dość duży, natomiast klawiatura jest bardzo, bardzo cicha i te klawisze chodzą lekko. To
to już jest na pewno bardzo duży plus. No dobrze, rzuciliśmy okiem na klawiaturę U-Rage Exodus, która zapowiada się naprawdę świetnie i kosztuje bardzo niewiele. Wyniki testów poznacie za jakiś czas. Dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego rozpakowania. Przy okazji zapraszam też na mojego Facebooka. Naprawdę warto. A tymczasem trzymajcie się. Pozdrawiam Was, cześć.